Psalm 71. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Psalm 71, werset 17. Ten psalm opisuje, w jaki sposób można się zestarzeć z Bogiem. Autor psalmu 71 był z pewnością starszym mężczyzną, który już wiele w swoim życiu przeżył z Bogiem i zdobył cenne doświadczenie. Od młodości na Bogu polegał. Tyś nadzieją moją, Panie Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Psalm 71, werset 5. Jednak ów mąż nie doszedł jeszcze do celu swojego życia. Wiedział, że również w starości wierzący potrzebuje schronienia. Dlatego powiedział, bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego. Psalm 71, werset 3. Czując, że jego cielesne siły są coraz słabsze, jeszcze mocniej uchwycił się Boga. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja. Nie opuszczaj mnie. Psalm 71, werset 9. Nie wiemy, czego doświadczył ten mąż wiary, ale czytając ten psalm widzimy, że Boże wychowanie przyniosło dobry owoc w jego życiu. Psalmista wyznaje, że Bóg ćwiczył go od młodości, a on nie zlekceważył Bożego karcenia. Teraz może podzielić się z innymi tym, co przeżył. To też i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu. Psalm 71, werset 18. Jakie to piękne, gdy wierzący dziadek czy babcia lub inny wierzący starszy człowiek nie opowiada dzieciom i wnukom jedynie o sobie samym, lecz o ramieniu i mocy Bożej, która go prowadziła. Z pewnością pragnieniem każdego, kto doświadczył w swym życiu wierności Bożej, jest to, aby również jego dzieci i wnuki swoją ufność złożyły w Panu i aby On był ich jedyną nadzieją. A jak jest z Tobą? Czy uwierzyłeś Panu Jezusowi i jest On Twoim Zbawicielem, dzięki któremu możesz pójść do nieba, na które nie zasłużyłeś? Jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa i odejdziesz taki niepojednany z Chrystusem z ziemi, to pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego uwierz Pana Jezusa i ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu.